W dzisiejszym filmie dowiesz się, jak przygotować strategię sprawy sądowej i jak najlepiej przygotować się do postępowania sądowego. Zobaczysz też, co koniecznie zrobić jeszcze zanim napiszesz pozew. Najlepiej, czyli maksymalnie zwiększając szanse rozstrzygnięcia na korzyść twojego klienta. Niezbadane są wyroki, ani boskie, ani ludzkie. I pewności nie możemy mieć nigdy. Ale obejrzyj ten film do końca i zobacz, jak zmaksymalizować szanse. By wychodzić z sali rozpraw po ogłoszeniu wyroku z satysfakcją, a nie z rozczarowaniem. Przygotowując się do sprawy sądowej, sprawdzasz stan faktyczny, analizujesz stan prawny, na końcu dokonujesz subsumpcji. Wszystko fajnie, ale tym, od czego trzeba zacząć, jest analiza analiza nie tylko samego stanu faktycznego i prawnego. Koniecznie przeanalizuj silne i słabe strony sprawy. Sprawdź przesłanki, jakie wynikają z przepisów, a jakie muszą się ziścić, aby rozstrzygnięcie sprawy było na Twoją korzyść. Poczytaj orzecznictwo. Zobacz, jakie zapadły rozstrzygnięcia w sprawach podobnych i dlaczego. Jeśli te rozstrzygnięcia były odwrotne od tego, co chcesz osiągnąć w tym konkretnym postępowaniu, to takie orzeczenia będą nawet cenniejsze. Koniecznie sprawdź, dlaczego takie orzeczenie zapadło. Może się okazać, że czegoś zabrakło, czegoś nie wykazano, czegoś nie dopilnowano. To będzie dla Ciebie cenna wskazówka. To są bardzo cenne wskazówki, które przydadzą się w kolejnym kroku. A kolejny krok to odpowiedź na pytanie: co może pójść nie tak? Zrób analizę premortem, czyli taką przedśmiertną, przed porażką i zabezpiecz odpowiednio słabe strony. Zbyt często skupiamy się na tym, co zrobić, żeby osiągnąć sukces, zapominając, że nasze przygotowanie powinno też obejmować jeszcze jeden aspekt. Ten aspekt to, co zrobić, żeby uniknąć porażki. Na samym początku zastanów się, co może pójść nie tak. Może świadkowie powiedzą coś niekorzystnego, może biegły sporządzi opinię na niekorzyść Twojego klienta, a może sąd jakiegoś dowodu nie dopuści. Zastanów się, po pierwsze, co może pójść nie tak, a po drugie, i nie mniej ważne, co wtedy zrobisz. Punkt drugi, i może nieco zaskakujący dla Ciebie. To mowa końcowa. Na tym etapie przygotuj już mowę końcową. To pozwoli ci ustawić narrację, ułatwi też przygotowanie pytań do świadków i pokaże, na co położyć największy nacisk w postępowaniu. Oczywiście to, co przygotujesz w wyniku różnych zwrotów akcji, może się finalnie zmienić i może się okazać, że tej mowy końcowej w ogóle nie wykorzystasz, ale przygotowanie jej na samym początku sprawy, Pozwoli ci spojrzeć na samą sprawę nieco inaczej i ułatwi jej poprowadzenie. Pozwoli ci to ustawić narrację całego procesu. Tą metodę, aby zaczynać przygotowanie sprawy odmowy końcowej, świetnie opisuje Ian Morley w książce Adwokat Diabła. Krótki traktat o tym, jak być naprawdę dobrym w sądzie. Zachęcam cię do lektury. Warto tą książkę znać. A propos lektury, polecam ci też książkę Kancelaria 2.0, Jak rozwinąć własną działalność w branży prawniczej. Link do książki znajdziesz w komentarzu pod filmem w opisie. Ale wracając do strategii sprawy sądowej, punkt trzeci to rozmowa z klientem. Szczerze, naprawdę szczerze porozmawiaj z klientem. Przypomnij mu albo uświadom istnienie tajemnicy adwokackiej i konieczność wzajemnego zaufania. Gracie w jednym teamie i do jednej bramki. I naprawdę lepiej nie tylko dla twojego komfortu pracy, ale przede wszystkim lepiej dla wyniku sprawy i dla interesu twojego klienta, żeby wszystkie karty od razu pojawiły się na stole. I to na stole konferencyjnym w kancelarii, a nie na stole sędziowskim. Oczywiście no, nie będziesz wyciągał metaforycznych trupów z szafy Twojego klienta, ale ważne, żebyś wiedział, gdzie one są i co zrobisz w sytuacji, gdy wyciągnie je druga strona. Przy tej okazji ustal też z klientem zasady współpracy. Stare powiedzenie mówi, że największym wrogiem adwokata jest jego klient, później dopiero sąda na końcu druga strona. Upewnij się, że klient przekazał Ci wszystkie istotne dla sprawy informacje i dokumenty. Ale na tym etapie też ustal z nim jasno zasady współpracy i zasady komunikacji. No, czasem warto klientowi uświadomić, że naprawdę jesteście w jednym teamie i gracie do jednej bramki, a działania, które miałyby być podejmowane za Twoimi plecami, albo na przykład bez uzgodnienia z Tobą, tej grze mogą tylko zaszkodzić. I dopiero teraz, na samym końcu, mając wszystkie istotne informacje, przemyślane możliwe scenariusze i ich rozwiązanie, dopiero teraz siadaj i pisz pozew. Daj znać w komentarzu, jakie są Twoje metody na przygotowanie się do sprawy sądowej. Jeśli prowadzisz własną kancelarię, to zapraszam Cię do lektury książki Kancelaria 2.0. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Przeczytaj też koniecznie polecaną Cię książkę Adwokat Diabła i daj znać, jak u Ciebie sprawdza się zaczynanie od końca, czyli od mowy końcowej. W międzyczasie obejrzyj jeszcze film, który polecam Ci tutaj, zasubskrybuj mój kanał i spotkaj się ze mną w kolejnym materiale. Do zobaczenia!